Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Następne wezwanie z litanii. Święty Michale, nasza tarczo w pokusach. Tarczo, czyli obrono w pokusach. I on jest dla nas tarczą, czyli nas zasłania. Możemy się za nim chronić. Czasami w walce atakujemy, ale czasami potrzebujemy się bronić. Więc jesteśmy wyposażeni i do ataku, i do obrony. I w Świętym Michale mamy najlepszą tarczę. To, że się bronimy czasami, musimy czasami się bronić, jest niczym dziwnym. Tak po prostu czasami bywa w walce. I jeżeli jest jakiś napór, jeżeli doświadczamy jakiegoś ataku od złego, to warto o tym w walce pamiętać, że nie tylko mamy miecz, ale też mamy tarczę, którą jest Święty Michał Archanioł. I tak jak powiedziałem, jeżeli mamy najlepszą tarczę, to jesteśmy ochronieni.